Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem przenosimy się na naszego Paladyna. Odcinek powstaje głównie po to, aby pochwalić się wam, że jako pierwsi na serwerze Paladynem wbiliśmy 300 poziom. Jak widzicie w opisie, miało to miejsce 3 lutego i zaraz wam pokażę, co tutaj od ostatniego odcinka żeśmy zrobili, że udało się wbić właśnie ten poziom. Oprócz tego, jak możecie zobaczyć, Demonko znów nam tutaj odskoczył, no ale to już akurat będzie norma, bo ja te wszystkie lochy już postanowiłem zostawić sobie na odcinki, już zdobyłem to, co chciałem, czyli właśnie jako pierwszy paladyn ten 300 poziom. Resztę już sobie będziemy robić na odcinkach, dlatego on na pewno będzie tutaj do przodu. No ale nie o tym, co my żeśmy od ostatniego odcinka zrobili. Przede wszystkim tak, tornado bodajże było 317, ja tutaj dobiłem do 332. Oprócz tego dwa cyrki grozy, tornada nie zapisywałem swoją drogą. Dwa cyrki grozy zrobiłem, które niestety nie zapisały mi się, w ogóle ich nie było w poczcie, więc nawet nie mam jak wam pokazać. I tutaj piekło nam się odblokowało, w ogóle to już tam w międzyczasie, więc może dzisiaj sobie wejdziemy do tego piekła. I tutaj zamknęliśmy 13 piętro, udało się zamknąć, na odcinku próbowaliśmy, nie mogliśmy go zabić, poza odcinkiem padł. I z tych lochów w sumie jako jedyne, co mi zostało, co mi się zapisało, to właśnie to 13 piętro, do którego sobie teraz przejdziemy. Jak widzicie, mam tutaj zapisane 3 luty i ten loch dał nam właśnie 300 level. Od razu mówię, że na koniec tamtego dnia Demonko miał 298, więc tam podbił bodajże 2 levele, aczkolwiek nie starczyło mu to, aby przegonić nas, aby wybić jako pierwszy ten 300. Może sobie pokażemy tą walkę, jak ona tutaj przebiegała. No i tak, no jestem bardzo zadowolony, bo mówiłem na tamtym odcinku, że to jest mój cel. Bodajże skończyliśmy tamten odcinek z 297,5, a wbiliśmy tak 300,5. Jak widzicie, tutaj mamy 299 jeszcze na tej walce. I ta walka nam dała właśnie ten 300. I tak jak mówię, no Demonko miał wtedy 298 na koniec tamtego dnia, dopiero dzień później, czyli to było, no i tutaj żeśmy wygrali, jakiś tam pasek dostaliśmy taki sobie, i czyli to było trzeciego, czyli on czwartego wbił bodajże 301, a ostatnio wbił ten 306, no ale nie odbiera nam to tego, że jako pierwszy paladyn żeśmy ten 300 level wbili. Dobra, przejdziemy sobie do ogarniania postaci. Pokona innego gracza w walce pupili 1 razy, awki standardowo nie ruszamy. Czy ja tutaj mam jakieś EQ? Ma mi to dużo do kibla, więc nie musimy szukać, to sobie od razu wrzucimy. Mamy na zwiadowce, czy to nam tutaj lepsze, plus 6, no to nie ma co się napinać, to zaraz zrobimy. Tutaj mamy oferty, mamy 12 nonilionów, dobra. O, tu nawet sporo możemy poprzeklikiwać, to sobie to szybko poprzeklikujemy. Wiem, że to nie jest jakieś super do oglądania, ale jak już tutaj jestem, to to zrobię. I jeżeli mamy, jakie my w ogóle mamy oferty? Mamy 3-dniową tylko najlepszą, no trudno, to kupię tą 3-dniową i sobie zrobimy od razu reset. Natomiast ja już tutaj po odcinku znowu sobie będę to ulepszał, żeby nie tracić na tym czasu zbytnio. Też nie chcę, żeby ten odcinek był nie wiadomo jak długi, więc tutaj lochów za dużo nie będzie, tylko sobie wejdziemy, troszkę poklikamy, może coś padnie, nie to nie. Bo właśnie tak jak wspominałem na początku, ten odcinek jest głównie po to, aby się wam pochwalić, że ten 300 nam się jako pierwszemu udało wbić. Co prawda, no po około 2 miesiącach tam niecałych, więc nie jest to jakiś super wynik. Aczkolwiek myślę, że i tak jest nieźle, skoro jakby jako zrobiliśmy to jako pierwsi, to znaczy, że też konkurencja nie była nie wiadomo jaka. No tak jak ja wspominałem na poprzednim odcinku, tylko Demonko jest tutaj z Paladynów naprawdę bardzo dobrym graczem i z nim się możemy ścigać, że tak powiem. Wszystko 3 dni, ok, tak i mamy prawie 180 nonilionów. Dobra, robimy reset, a rękę myślę, że zrobimy już teraz, nie ma też co przedłużać, bo tych leveli na pewno dużo nie wbijemy, może tam 3, może 4, o ile w ogóle. No na pewno 301 wbijemy, bo widzieliście, że nam niewiele brakuje. No póki co tutaj za wiele nie wygrywamy. Dobra, może ja się skupię bardziej na tych walkach, spróbujemy sobie tego, spróbujemy maga, chociaż no dobra, udało się. Demonko nie będziemy, bo on tutaj ma lepsze staty i lepszy level na ten moment. Tutaj sobie spróbujemy ładnie, maga znowu padł. Tutaj i już mamy 10, dobra, to wszystko. Teraz jak tutaj wygląda to u kowala, to możemy sobie rozmontować, to są jeszcze do kibelka nam zostały, to jest EQ na awkę, więc na ten moment nic.
Zobaczymy, jak to będzie później. Mamy podkę na siłę, więc spoko. Jak tutaj wygląda, no tego nie musimy czarować. Dobra, i przechodzimy do pupili. Jak widzicie, nie wiem, czy to już było na odcinku, czy nie. Troszkę sobie tych pupili tutaj poprzeklikiwałem i troszkę połapałem. Natomiast te pupile takie, że tak powiem, główne, to wiecie co, jak ja nie mam karmionek, ja tutaj mam jeszcze szafkę do zrobienia, to pewnie dokończę. Ale już sobie to koło też może jakieś... O, i wbiliśmy 301 z koła, fajnie. To może sobie jakieś jedzonka z tego koła też dostanę. To przed walkami zawsze pomoże. O, jedno jabłuszko. Dobra, to już mamy nakarmione i tutaj sobie zrobiłem szlał węża. Nie pamiętam, czy to było na odcinku, czy poza. Szczerze mówiąc, w każdym razie, no tutaj żeśmy go zdobyli i karmimy. Ogień, no to standardowo już ta pirodliszka niedługo będzie miała setny, więc do walentynek na pewno uda nam się pokonać rybogę, dzięki czemu będziemy mieli fajną przewagę. Chociaż podejrzewam, że ci, co poszli w Smokiego, też ją pokonają, no ale to wiecie, zawsze coś. Tutaj to wykijadło, póki co mamy tego, chyba możemy już sobie przeklikać. Zmarnujmy tutaj, o, padł szybko, dobra. I co mamy następnego? Krapiera to jest mag, więc z nim już będzie ciężej, ale i tak go nie złapiemy, więc dobra, poczekamy, nakarmimy troszeczkę bardziej. No i już mamy tego na 3, tylko światła nie mamy w ogóle, więc to światło musimy sobie podkarmić. Tutaj Don Ninjona złapałem, Mumifara też przeklikałem, ale to dopiero Halloween. Tutaj Hipmana, no w ziemi póki co nic, tu są święta wielkanocne, zielone świątki. Dopiero pancerniksa złapiemy. No i tą rybogę myślę, że jeszcze z 2 dni będziemy mogli przeklikać. Wy to możecie oglądać dosyć późno, więc już może być po walentynkę, ale ja to nagrywam przed. Dobra, to było na tyle. Mamy dzisiaj mrok, więc jedzonek mamy dużo, ale i tak sobie oczywiście walki porobimy. 163. To tym, tutaj Gilmag ma dosyć dobre te pety. No dobra, zaryzykujmy nie najlepszym, dobra, padło. 141 to możemy sobie tym. Dalej mamy 159, to tym powinniśmy pokonać, ok. I teraz najsilniejszym naszym żywiołem, czyli mrokiem. I jest jak najbardziej w porządku. Postaram się w ogóle nagrać odcinek, jak już tutaj dokarmię te pety do kolejnych przejść, czyli tutaj do zamknięcia, w świetle do Paladona, tutaj do zamknięcia, tu do zamknięcia i w wodzie do zamknięcia. To się postaram nagrać po prostu odcinek taki, jak był wcześniej, to tak samo teraz z zamykania tych środowisk. Okej, lecimy dalej. Ostatnio żeśmy sobie pokonali portal, teraz połowę, więc jutro go raczej zbijemy. I lecimy dalej. O, kamyczek na siłę i to duży. Poczekajcie, bo tutaj w ogóle muszę sobie to sprzedać i to sprzedać, bo to mi z kółka poleciało. Jakieś buty, co chcę? Wiedźma, rękawice, dobra, to te buty lecą tutaj. I kamyczek 444. Jak najbardziej w porządku, tylko gdzie my go tutaj osadzimy? Tutaj, bo tu mamy 4-1, dobra. Zawsze troszkę siłki nam wpadnie. Teraz tak, ataki byśmy mogli porobić, ale nie chcę zbytnio tego robić na odcinku. Więc sobie może pójdziemy w jakiś... ten loch już możemy w sumie odznaczyć, bo już wam pokazałem, co chciałem. Twierdza, obrona, mamy tutaj jakiś kontrataczek dosyć słaby. Jeden sobie zrobimy, żeby już zacząć szkolić tego jednego żołnierza. A ja sobie, no może być ten... A ja sobie potem porobię po odcinku. Dużo nam tutaj surowców dzisiaj nie poleciało z koła niestety. Jak widzicie, już mam 14 salkę. Może nawet przed skarbami się uda wbić 15. I potem sobie chyba będę leciał w kopalnię, bo te gemy mocniejsze się przydadzą do przeklikiwania kolejnych lochów. No tutaj jak widzicie, za wiele nie zyskałem surowców z koła niestety. Tak jak mówiłem, ok, to sobie odbieramy, to sobie odbieramy. Tutaj mi się serce zaczęło na 13 budować. Na razie nie skracam, bo nie ma to sensu, nie mam duży tak. W gildii mamy tak. Obronę zaatakujemy sobie może z terapią, to te walki są takie pół na pół, więc sobie spróbujemy Golden Boyów zaatakować. Tutaj sobie oczywiście tą katapultę puścimy. Przekroczymy sobie portal, nie wiem ile on miał, chyba 38, więc za wiele mu nie zadaliśmy niestety. Dobra, tutaj jeszcze wracając do tych podziemi, to muszę wykonać ataki. Na razie tego Hersta bije cały czas. Ale no już trudno. Potem sobie poszukam, znaczy poszukać, ja muszę w ogóle tego władcę ulepszyć, a póki co mi szkoda dusz, póki co chcę lecieć sobie w te główne budynki, no nie? Więc nie ma to sensu, dobra, tu nam się robi, kółko zakręcone, okej, okay. Myślę, że możemy przejść do lochów, tak jak mówiłem, dzisiaj krótszy odcinek. Innego gracza w walce, to żeśmy właśnie zrobili, to okej. Jak w ogóle jest tutaj w tych pupilach,
No, my tu jesteśmy dosyć wysoko, mamy 62 pupile. Tutaj ma Guli 63 i Halo ma 64. To oni już tutaj muszą te dalsze mieć. Niestety. Ale co oni tu mogą mieć? No mogą mieć na pewno tego. Chociaż to by musieli już... Kiedy był EXP? Chyba w tamtym tygodniu był EXP, czy nie? Nie, Epic był 2 tygodnie temu, to raczej go jeszcze nie mieli. No to nie wiem, co oni tu mają. Dziwne. No ciężko, żeby tu... No jeden pupil gdzieś tam by się znalazł pewnie, ale żeby aż dwa... To może być ciężko. No dobra, nieważne. I tak w tych pupilach jesteśmy dosyć wysoko. I okej, lecimy sobie, przede wszystkim sobie lecimy do piekła, ponieważ ostatnio żeśmy to piekło odblokowali, kluczyk nam wypadł z kopalni, znaczy mi wypadł, jak samemu byłem, że tak powiem. I mamy tutaj jakiegoś maga na starcie, więc sobie go spróbujemy przeklikać, spróbujemy dzisiaj troszkę leveli wbić. No on już tutaj stawia opór na samym początku, ale to piekło jest dosyć ciężkie w tym mroku, niestety. Czy my go tutaj ubijemy? No dobra, tak dzisiaj powiedzmy, że po 100 od tego momentu, 100 grzybów na potworka, bo też nie chcę tego odcinka przedłużać, więc o tam 2 miliony. Więc wiecie, jak to jest. No zobaczymy. Bardzo się cieszę, bo chyba to jest pierwszy serwer, na którym jako pierwsza w ogóle klasa wbiłem ten 300, tak jak już mówię. No mówię, odcinek jest po to, żeby się pochwalić, więc mam nadzieję, że nikt tam nie będzie miał tego za złe. No bo paladynami też nie ukrywajmy, mało osób gra. Raczej o tej klasie jest takie przekonanie, że jest ona bardzo słaba. Nie do końca się z tym zgadzam, ale po części tak. To już tam w poradniku jak zacząć mam zamiar nagrać, może on już się pojawił, może jeszcze, nie wiem. To tam będę się wypowiadał bardziej o klasach. Dobra, no tego na razie dajemy sobie spokój. Z tym, że ja tutaj bym ulepszył ten miecz na pewno o 1 razy 5, tu mamy razy 6, w ogóle mamy bardzo poulepszane, ja nie wiem, tutaj mamy razy 4 to i to mamy razy 4 i to wszystko chyba, dobra. No to co my teraz lecimy, to tornadko sobie spróbujemy poklikać, ostatnio tutaj już nie szło, ale dobra, teraz pyknął i kolejny to jest znowu wojownik. Zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. No 5 milionów, dobra, na niego też wydajemy 100, jak nie padnie, to lecimy do kolejnego. No mówię, nie chcę ani tutaj zbyt dużo grzybów, w ogóle ten odcinek jest dosyć szybko nagrywany po poprzednim, no bo tak jak mówiłem na tamtym odcinku, chcę ten 300 wbić nawet poza, więc go tam wbiłem z dwa dni temu jakoś mniej więcej. Także no tutaj w tych lochach bardzo dużo nie ruszymy, no bo ostatnio już żeśmy wycisnęli takiego maksa, żeby właśnie ten 300 wbić. Ale szczerze mówiąc myślałem, że to piekło nam siądzie, skoro nam się odblokowało. No ale wychodzi na to, że nie do końca. Dobra, tutaj już się zbliżamy do naszego limitu. Tutaj oczywiście lag standardowo, ale no i tak nie padł niestety. Dobra, no nie ma co próbować dalej, lecimy sobie do kolejnych loszków. Teraz ten cyrk, no spróbujmy ten cyrk. Tutaj jest wojownik, no on powinien w teorii paść. Na niego także sobie stówkę zużyjemy. No ostatnio z nim już miałem problemy, dlatego zacząłem dociskać to 13 piętro, bo myślałem, że to nie pokonam, a się udało pokonać. A chciałem w tym cyrku dobić ten 300, ale niestety nie wyszło. No i co tutaj... Było kilka bliskich prób, ale no póki co nie wygląda, jakby to miało jakoś pójść. Troszkę jestem jeszcze w ogóle zaspany, bo jest dosyć wcześnie, nagrywam to, także mogę być taki, wiecie. O dobra, padło, fajnie. I co nam tutaj za jakieś laczki wypadły tych sobie musimy ulepszyć, dlatego 21, no to jest dosyć sporo, możemy mu tutaj podmienić. Okej, coś mnie tutaj wyrzuciło, nie wiem dlaczego, być może to znowu mój internet, a być może znowu aplikacja. Mniejsza z tym, tutaj ten kryształ żeśmy dali do tych bucików, tych nowych bucików zwiadowcy. Oprócz tego tutaj te buty mieliśmy, jedne zwykłe, to rozmontowałem. I lecimy sobie dalej do tego cyrku grozy. Teraz mamy człowieka gumę, jest to zwiadowca, więc on też powinien tutaj pyknąć. Na niego też sobie tutaj zużyjemy 100 grzybków i myślę, że jeszcze do tego piekła sobie zajrzymy. Żeby tam też ze 100 grzybów przetracić, no bo to nie jest możliwe, żeby to nam nic się nie ruszyło kompletnie w tym piekle, powinno.
Także zobaczymy i potem w strefie światła chyba myślę, że Esteros spróbujemy, bo powiem wam, że wczoraj Berserk, który miał level taki jak my, czyli 300, u nas w gildii zrobił już 8 Esteros, a my stoimy bodajże na 7 albo 6. Zaraz tam spojrzę, jak to wygląda. Ale no słabo. No i też na niego sobie przemarnujemy te 100 grzybków około i będziemy kończyć ten odcinek. W ogóle teraz po tym cięciu zauważyłem, że nie wyłączyłem telefonu, w sensie trybu samolotowego nie włączyłem. Mam nadzieję, że nie było słychać na mikrofonie bardzo tego dźwięku tych fal, bo powiem wam, że ten nowy mikrofon mi łapie te fale i ja na czas nagrywania muszę jakby włączać tryb samolotowy w telefonie. Także no niefortunnie. Dobra, no on tu jest niby do zrobienia, było kilka bliskich prób, ale nie ma co. Zaraz sobie wrócimy do tego piekła, co my tu jeszcze chcemy zrobić? Czy chcemy tą wieżę pomęczyć, żeby wbić ten 90 chociaż? No możemy spróbować, oj, padło od razu z jakimś lagiem. I to jest na wszystkie cechy, to możemy rozmontować od razu. I teraz sobie lecimy sobie kolejnego. No on też jest do zrobienia tutaj na spokojnie. Dużo razy mu zostaje mało HP, więc powinien paść. Niedługo Event Golda, więc przyda nam się tą wieżę jakby pocisnąć bardziej, żeby te procenty Golda z misji nam, że tak powiem, wzrosły. No kurde, no takie były bliskie próby i on nie padnie. Dobra, jeszcze 15 grzybów i olewamy, bo nie ma co się tutaj. No widzicie i nie pada, tyle było bliskich prób na starcie. Dobra, te lożki olewamy, bo one mało dają. Esteros mamy 7, czyli on musiał pokonać 8 i my pokonaliśmy też 7, więc super. I tego pudla, czy my pokonamy, zaraz się okaże. To jest na wszystkie cechy, będzie do kibelka. Dobra, no on pokonał tego, czy my pokonamy? No myślę, że też na niego 100 grzybków, chociaż to jest wojownik, on ma 22 tysiące siły, to może nie być wcale tak łatwo. Zwłaszcza, że on tutaj ma bloki, a my oprócz tego Firebola nie mamy nic. Więc chyba musimy tutaj troszkę więcej statystyk, zanim go pokonamy. No ale to się okaże, może jakaś szczęśliwa próba. No 13 piętro na tamtym odcinku też wyglądało, jakby nie padło, jakby miało nie paść. A padło i to nic w postaci nie zmieniłem, oprócz tego, że te dwa cyrki grozy mi dały mi dwa levele bodajże, bo miałem 297, dały mi 299 i to była jedyna różnica, która się zadziała na postaci. A potem poszedłem do tego 13 piętra, ile? 40 grzybów, coś takiego i padło. Więc no mówię, no w tej grze jednak szczęście to jest rzecz taka najważniejsza, decydująca, można tak powiedzieć. Okej, no nie pada nam, więc wracamy do tego piekła, próbujemy jeszcze to piekło sobie pocisnąć, jak nie padnie, to nie padnie, trudno. I będziemy kończyć odcinek, więc tak jak mówię, bardzo się cieszę, udało nam się wbić ten 300 jako pierwszy, już to powtarzam chyba, nie wiem, trzeci raz, ale tak jak wspominałem już tam wcześniej, to jeszcze nie... Paladynem gra mało osób, więc było to dosyć... miałem ułatwione zadanie po prostu, wbijając tym... grając tym paladynem i wbijając nim te levele, bo... że tak powiem, konkurencja nie była duża, tak? No bo mówię, no Demonko gra jeszcze paladynem i Golden Gampi, to chyba dwie osoby, które są takie, że tak powiem, najmocniejszymi paladynami na tym serwerze i z nimi walczyłem. Natomiast no zobaczcie na berków, no berków jest na 30 osób w topce, jest może z 20 berków, jak nie więcej, więc no tam jest konkurencja ogromna. Wojownik też z tego co widziałem jeden tylko tak ciśnie. Także no też u nas jest w ogóle chyba top 2 wojownik swoją drogą. Roster, możemy w sumie zaraz tutaj jeszcze, no dobra, on i tak nie padnie. Możemy sobie zajrzeć do sali chwały, jak to tutaj wygląda. I jak widzicie, no jest jeden zwiadowca, dwóch, trzech. Ej, tak powiem wam, że ta topka jest w miarę zróżnicowana, ja tak nie zwracałem uwagi. No berków jest oczywiście najwięcej. Ten wojownik strasznie ciśnie, drugi wojownik to jest Roster, on jest u nas. I też tutaj mu dosyć ładnie idzie, on ma swoją drogą tarczę, której my nie mamy, więc niestety muszę go zaatakować. Dobra, no to tak jak mówię, no wojownik ciśnie jeden, tutaj Max, z tego co widziałem, ten dosyć mocno ciśnie i to w zasadzie, no i tutaj Kronek jeszcze ma 308, ale ten to, jak tam mieli, nie wiem, chyba dwie salki w Delirium 15, to on już miał wszystkie czarne klejnoty, tam tyle grzybów musiało pójść na, to już chyba mówiłem w ogóle kiedyś, na... jakby, wiecie, skracanie szukania klejnotów, żeby te same czarne podropić, to głowa mała.
No i co, no tutaj jest dwóch zwiadowców, trzech, czterech, pięciu w topce, magów jest czterech z tego co widzę, paladynów jest trzech, no i reszta to berki w sumie, zabójców nie ma żadnych, ale zabójca to jest taki zwiadowca tylko droższy, więc zabójcom się zbyt nie opłaca grać tak naprawdę. No tu jest jakiś zabójca. No ale tak, tak to się prezentuje. W sumie się zdziwiłem, bo myślałem, że ta topka inaczej wygląda, a tu jednak jest w miarę zróżnicowana, więc jak najbardziej spoko. Okej, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, jakiś komentarzyk, no i oczywiście subika, co najważniejsze. Lecimy po 1000 subików. Mam nadzieję, że coraz szybciej to będzie szło, bo powiem wam, że od 1000 subików się odblokowuje taka opcja, żeby można pisać na swojej karcie społeczności, a ja nie mając tam żadnego Facebooka ani takich rzeczy, no bo mam po prostu za mało widzów, aby takie coś miało sens, tak jakiś Facebook, jakiś Instagram, to po prostu na tej karcie społeczności będę mógł się w jakiś sposób z wami kontaktować i no coś tam pisać i tak dalej. Nie będą to jedynie odcinki, bo odcinków, tak jak mówię, sporo mam na zapas, niektóre wychodzą nie o czasie i tak dalej, więc no ta karta społeczności to będzie taka możliwość kontaktu na bieżąco, że tak powiem. Także w porządku. No i to by było na tyle, taki krótszy odcinek. W kolejnym już mam nadzieję, że weźmiemy się za lochy tak hardo, że tutaj parę portalów pociśniemy w gildii, parę portalów padnie, troszkę jakichś tam spetów dojdzie bonusów i dzięki temu będziemy sobie mogli nadgonić ten level, a dzisiaj tak delikatnie. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć.